laboratorium nasze powstało 20 parę lat temu i było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wojskowego, konkretnie Paktu Warszawskiego, na zapotrzebowanie na lasery ciała stałego, które używane są jako dalmierze mocowane w czołgach, na działach czy głowicach laserowych. Pakt natowski miał takie wyposażenie. My 23 lata temu konkretnie rozpoczęliśmy podstawowe badania, żeby otrzymać taki kryształ. Ten kryształ otrzymaliśmy przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Otrzymaliśmy bardzo dobrej jakości dalmierze laserowe, które nie ustępowały dalmierzom amerykańskim, niemieckim, japońskim. Na bazie otrzymywanych wcześniej kryształów laserowych jako dalmierze rozpoczęliśmy produkcję kryształów laserowych już nie dla wojska, a dla medycyny. Otrzymywaliśmy kryształy Jagi, domieszkowane erbem, domieszkowane holmem, tulem. Rozpoczęliśmy badania nad kryształami, z których otrzymuje się podłoże pod warstwę azotku galu, czyli pod technikę niebieskiego światła. Najnowocześniejsze urządzenie do otrzymywania kryształów metodą Czochralskiego francuskiej firmy CyberStar, Oxypuller. Znajdujemy się przed sercem tego urządzenia. Jest to komora wzrostów. Niektórzy mówią piec na to. W tej komorze po zmieszaniu dwóch tlenków, tlenku glinu i tlenku lutetu i trzeciego tlenku ceru jako domieszki, otrzymujemy kryształy luapu, które mają w dzisiejszych technologiach, szczególnie w technologiach detektorowych związanych ze scentylacją, bardzo duże znaczenie. Prace na tym urządzeniu przy otrzymywaniu tych kryształów prowadzimy już od półtora roku. Udało nam się otrzymać kilkanaście kryształków. O, tutaj pokazuję je. Kryształu, który według teorii fizycznej nie powinien wyjść. Obchodząc prawa fizyki związane z przemianami fazowymi, czyli podgrzewając, schładzając i stosując parametry techniczne, które są na dzisiejszym czasie jeszcze tajemnicą naszą, udało się otrzymać kryształy na drucie oraz pierwszy w świecie kryształ na zarodzi. One są jeszcze w tej chwili małe, bo prowadzimy pracę i spodziewamy się, że w najbliższym czasie uda nam się powiększyć rozmiary tych kryształów do co najmniej 2 cali. Takie kryształy byłyby już kryształami handlowymi. Można by myśleć o aplikacji, można by myśleć o wdrożeniu takich kryształów do produkcji. A po co wdrażamy takie kryształy? Taki kryształ jak ten luap domieszkowany cerem. Okazuje się, że ma on pewne bardzo specyficzne właściwości. Ten kryształ czerwony jeszcze nie został wygrzany, ponieważ w tym kryształe znajdują się centra barwne, które potrafimy usuwać tutaj w laboratorium, wygrzewając ten kryształ w atmosferze wodoru w temperaturze powyżej 1300 stopni. Technologia otrzymania tych kryształów jest jeszcze mało znana ze względu na duże trudności, jakie pojawiają się przy otrzymywaniu tych kryształów. Przejścia fazowe w temperaturach, w których kryształy się topią, powodują, że w normalnych warunkach technologicznych kryształy pękają. Problem technologiczny w otrzymywaniu tych kryształów polega na tym, że związek peroskitu, jakim jest luap, posiada przemianę fazową blisko temperatury topnienia. My stosując metody przegrzewania materiału, a później gwałtownego schładzania, dodając do tego parametry techniczne, prędkość wzrostu, prędkość obrotowa oraz budując układ termiczny, w którym otrzymuje się ten kryształ, ominęliśmy ten problem i otrzymujemy te kryształy poniżej temperatury przejść fazowych, co pozwala, że kryształy te, które mamy tutaj, nie są popękane i nie jest to zlepek polikryształu, luapu i granatu. W laboratorium, w którym otrzymujemy te kryształy, możemy się pochwalić,
że jako jedyni na świecie otrzymaliśmy te kryształy na zarodzi, gdzie do tej pory nikomu się to jeszcze nie udało. Udało nam się, ponieważ po wielokrotnych próbach z układem termicznym oraz z przechładzaniem przy rozpoczynaniu monokryształów otrzymaliśmy kryształ na zarodzi. Materiały tlenkowe wsypujemy do tygla, w naszym wypadku jest to tygiel irydowy, który jest w układzie termicznym obsypany zasypką cyrkonową, a dookoła zasypki jest ceramika alundowa wysokotemperaturowa. Budując układ cieplny, stwarzamy optymalne gradienty dla konkretnego kryształu, w naszym wypadku luapu. Technologicznie, jeżeli byśmy postępowali tak, jak do tej pory postępuje się z innymi monokryształami, czyli topimy, sprowadzamy zarodź i rozpoczynamy otrzymywać kryształ, sam proces technologiczny otrzymywania kryształów obserwujemy, wykorzystując kamerę i monitor. Jest to niezbędne, żeby proces technologiczny, który normalnie jest zaprogramowany w komputerze, można było przeprowadzić prawidłowo. W takich układach jak to obserwujemy głównie sam sposób zarodkowania tego. Czyli my, obserwując na monitorze ciecz stopionego materiału, dotykając w zależności albo drutem irydowym, albo zarodkiem, ustalamy warunki na froncie krystalizacji. Sam proces jest w pełni zautomatyzowany poza momentem dotknięcia zarodka do cieczy. W momencie dotknięcia zarodkiem do cieczy może powstać albo płytka, albo zarodek może się tego podtopić. I to już jest doświadczenie pracowników tutejszych, którzy zdobywali swoją wiedzę przez 20 parę lat, żeby utrafić w rozpoczęcie procesu dokładnie w punkt, w którym kryształ rozpocznie prawidłowe narastanie. Ponieważ jest to tygiel irydowy, a grzanie jest indukcyjne w naszym wypadku, czyli pole elektromagnetyczne grzeje ścianki tygla i przy ściankach tygla jest najwyższa temperatura. I materiał topi się od ścianek. I na kamerze, na monitorze przez kamerę obserwujemy moment stapiania się materiału. Aparatura nasza jest zainstalowana w specjalnie wybudowanej hali, w której jest klimatyzacja, w której mamy niezależne źródło zasilania UPS, który pracuje w rzędzie 115 kW, czyli ma możliwość utrzymania 6 urządzeń w pracy ciągłej przez 20 minut w wypadku braku zasilania. Sam komora wzrostu usytuowana jest na specjalnie wybudowanej betonowej poduszce, która gwarantuje, że nie mamy najmniejszych przenoszonych drgań od przejeżdżających na zewnątrz samochodów czy chodzących ludzi. Zastosowanych w urządzeniu silniki pozwalają na osiągnięcie prędkości otrzymywania kryształów rzędu poniżej 0,1 mm na godzinę. Gwarantuje to silnik, który ma 590 tysięcy kroków. Mogę powiedzieć jako ciekawostkę tutaj, że na wadze jest zawieszony silnik, który powoduje ruch okrężny zarodka i nie ma to wpływu na wagę. Czyli jaka jest dokładność wykonania silników, jaka to jest precyzja, że nie przenosi się najmniejszych drgań. Cały program wzrostu monokryształów Noczochalskiego w tym urządzeniu oparty jest o program amerykański Test Point. To widać na ekranie Test Point. Teraz przed przystąpieniem do wzrostu monokryształów i przed wprowadzeniem programu musimy sprawdzić komunikację między wagą, układem przesuwu kryształu i układem przesuwu tygla. I czy działają przełączniki?
tak. Gdy sprawdziliśmy, możemy przejść do programowania procesu. Pierwsza ikona to jest geometria kryształu. To jest program przygotowany do wzrostu monokryształu ortowanadianu ITRU. Cały proces wzrostu jest podzielony na trzy etapy. Średnicę zarodka, jaką po prostu, bo to jest średnica zarodka, której dotykamy potem do cieczy przy wzroście. Jaką chcemy uzyskać średnicę części walcowej. No i ta część jakby tutaj po angielsku to jest ogon, ta część końcowa. To jest ta średnica tutaj na końcu kryształu. Ważną tutaj częścią jest również ta część, to jest stożek. I robimy bardzo krótki stożek, czyli stożek ma tylko 2 mm, kąt stożka 160 stopni. Czyli po wpisaniu średnic, zarodka, części walcowej, ogona i parametrów stożka, wpisujemy długości poszczególnych etapów, czyli to jest przedłużenia stożka, jaką chcemy mieć długość części tej walcowej, cylindrycznej i jaką chcemy mieć długość tej części końcowej. Bardzo ważnym parametrem w przypadku tego programu, no i ogólnie metody Czochralskiego, jest wpisanie gęstości ciała stałego i gęstości cieczy. No, w przypadku tego materiału gęstość ciała stałego to jest 4,3 grama na centymetr sześcienny, gęstość cieczy 4 gramy na centymetr sześcienny. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż metoda Czochralskiego, która polega na wyciąganiu materiału z tygla, z określonej ilości, określonej objętości cieczy powstaje zawsze mniejsza ilość ciała stałego. Również następuje opadanie poziomu cieczy w tyglu. Czyli dlatego jest to takie ważne. Oczywiście to w programie wszystko jest uwzględnione, prawda, i ta szybkość opadania poziomu cieczy w tyglu i te gęstości. Ważnym parametrem jest również średnica tygla. Jako że ta szybkość opadania poziomu cieczy w tyglu będzie zależała od stosunku średnicy kryształu do średnicy tygla. Jeśli kryształ ma małą średnicę, a tygiel dużo, to wiadomo, że to opadanie będzie znikome. Po wpisaniu tych wszystkich parametrów, jak widzimy, suma jest tak, zarodek 2 mm, część walcowa 40 mm, prawda, plus ogon 5, plus stożek 2. Czyli to jest w sumie, jak to wszystko sumujemy, jest 49 mm. Zapisujemy, to jest update, prawda, i jakby tę część, która dotyczy geometrii kryształu, kończymy. Przechodzimy do tej części, która mówi nam o szybkościach wzrostu, o szybkości obrotowej. To jest szybkość wzrostu, a nie szybkość wyciągania, bo program wylicza szybkość tego wyciągania do góry w zależności od stosunku średnicy zarodka części stożkowej walca w stosunku do średnicy tygla. Czyli w naszym przypadku wpisaliśmy szybkość wzrostu 1,5 mm na godzinę, szybkość obrotową 6 obrotów na minutę. Tutaj są jeszcze następne parametry. To jest ten współczynnik taki proporcjonalny i współczynnik całkowy. Te dwa parametry, one decydują o tym, w jaki sposób układ, czyli ten program, będzie reagował na zmiany wagi. Bo cały układ działa w ten sposób, że średnica kryształu jest regulowana w następujący sposób. Waga jest po prostu zapisywana w programie, jest waga w określonym czasie, potem powiedzmy czas T1, potem po czasie, w jakimś określonym czasie T2, odejmowana jest waga dla tych dwóch momentów czasu, gdzie ona przestrzega, czyli wyliczana jest różniczka wagi. Możemy do programu wprowadzić parametr, który spowoduje, że w czasie procesu wzrostu tygiel będzie się podnosił, aby skompensować opadanie poziomu cieczy w tyglu. Możemy tak zaprogramować ten proces, żeby poziom cieczy znajdował się zawsze na tym samym miejscu we zwodniku indukcyjnym, w tej cewce indukcyjnej. No to no, w ten sposób uzyskujemy odpowiednią stałość parametrów takich termicznych. Znowu zapisujemy te dane, prawda, ok, przechodzimy do następnych. I to są jakby, no powiedzmy po polsku, parametry dodatkowe.
te parametry dodatkowe to są, to jest czas próbkowania. Tu mamy wpisane, powiedzmy, 4 sekundy. Filtr, który po prostu to jest filtr elektroniczny, który tam odpowiednio przetwarza sygnał z wagi. Kierunek obrotu zarodka, no, zgodnie z ruchem wskazówek zegara przyjmujemy, chociaż również można również przeciwnie ruchu wskazówek zegara tu wpisać. Maksymalna moc generatora, też to wpisujemy, dlatego że w zależności od tego, jaki tygiel stosujemy, musimy jakby ten tygiel zawsze zabezpieczać, prawda, że jeśli nawet, czy mamy tygiel irydowy, czy platynowy, to musimy tu wstawić taką moc graniczną, no żeby po prostu przy rozgrzewaniu, załóżmy, no nie stopić tygla, bo możemy stopić tygiel, no i wtedy, zanim się stopi materiał. Wpisujemy następujące jeszcze dwa parametry. To jest, pierwsze to jest taka różniczka, przy której nastąpi ostrzeżenie, po prostu, że ta różniczka zbyt odbiegła od różniczki teoretycznej, a druga wartość to jest maksymalna różniczka, jaka może być w procesie. I to jest zabezpieczenie układu, że jeśli się okaże, że jakby nastąpiło jakieś duże zakłócenie procesu, przy osiągnięciu tej maksymalnej różniczki po prostu układ sam reaguje i odrywa kryształ od cieczy, włącza studzenie. Bo jako, że układ jest przewidziany do działania automatycznego, bez obsługi żadnej. No i następny parametr to jest oderwanie, czyli to jest wysokość, na którą zostanie odciągnięty kryształ od cieczy. To w tym przypadku wpisujemy, zależy to od tego, jaki kształt ma ten stożek oderwania. W przypadku tego materiału to jest, nie jest duży, czyli 5 mm wpisaliśmy i szybkość, z jaką będzie odciągany kryształ od cieczy, to jest 50 mm na minutę. Następny etap to jest studzenie. I tutaj możemy w dwóch etapach ustalić studzenie. W przypadku tego materiału tutaj studzenie było ustalone na 26 godzin. I zaprogramowaliśmy obniżenie szybkości obrotowej z tej, która była tam, czyli z 6 do 3 obrotów na minutę. Ten właśnie protokół drukujemy. Otrzymujemy protokół, który jest niestety napisany w języku angielskim, no, ale po prostu wszyscy pracownicy znają język angielski, więc nie ma problemu. I to nie, może pokażę, to wygląda w ten sposób. Na czym polega zadanie operatora? Wiadomo, że musimy stopić materiał w tyglu, no, to grzanie jest indukcyjne, prawda? I ustalić te warunki początkowe, czyli to my ustalamy, my zjeżdżamy zarodkiem, dotykamy nim do cieczy i ustalamy takie warunki wstępne, aby zarodek ani nie topił się, czyli nie odrywał się od cieczy, ani też nie następowała jakaś szybka krystalizacja spontaniczna. Czyli idealne warunki są takie, gdy po dotknięciu zarodka mamy minimalne przewężanie zarodka. I wtedy w zasadzie, no cóż, w momencie, gdy włączamy układ automatycznej regulacji siedlicy, tutaj, prawda, to jest ten przełącznik, to rola operatora w tym naszym urządzeniu w zasadzie się kończy. Układ przejmuje całkowitą kontrolę nad procesem i w zasadzie my już nic nie musimy robić. Innym ciekawym kryształem otrzymywanym w naszym laboratorium jest kryształ galanu neodymu, czyli kryształ składający się z tlenku galu i z tlenku neodymu. Kryształ ten miał zastosowanie dawniej w technice nadprzewodników wysokotemperaturowych. Obecnie wykazał bardzo ciekawe właściwości, które są wykorzystywane w technice niebieskiego światła. Szafir, na którym nakłada się warstwy ganowskie, ma niedopasowanie 15%, a otrzymywane z niego elementy uważane są w technice niebieskiego światła za bardzo, bardzo dobre. Nasz kryształ ma niedopasowanie poniżej 1%, czyli element pod niebieskie światło jako kryształ podłożowy byłby dużo lepszy od szafiru. Otrzymywany w naszym laboratorium kryształ galanu neodymu sprzedawany jest przez nasze laboratorium do wielu krajów świata. Niestety nie mamy w Polsce odbiorców, a bardzo chętnie byśmy się nim podzielili w formie badań lub aplikacji przy tworzeniu nowej techniki niebieskiego światła.